Nie zawsze go używam, ale czasem go używam. Czy to szkolenie z Hearthstone'a będzie na YouTubie? A ja nie wiem, może. Znaczy na pewno i na głównym, jak coś to nareszcie umlajwa. Wiadomo, coś o nowym patchu. Ech. A przynajmniej ja nic nie wiem. Dobra, więc tak. Gwoli ścisłości, ścisłości, co się dzisiaj dzieje. Przede wszystkim Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że całą imprezę funduje, sponsoruje i nadzoruje Fundacja Lotto. I fundacja Lotto organizuje coś takiego jak ferie bez nudy. Czyli w trakcie ferii parę osób, nie wiem dokładnie ile, bo nie liczyłem w sumie, parę osób ze strefy streamingowo youtubeowej będzie organizowało jakieś takie panele dydakcyjne, edukacyjne i tym podobne rzeczy. Głównie o grach, chociaż tak jak tak patrzałem, to są różne rzeczy. Eee, I może nie tylko są to rzeczy edukacyjne, ale ogólnie takie rozrywkowo związane z rozrywką czy z gamingiem, i ma być to wszystko ubrane w nutkę takiej edukacji. No i ja, jako że mam coś wspólnego z karciankami, zostałem poproszony o to, żeby zrobić panel edukacyjny o Hearthstone, czy o grach turowych, czy o grach karcianych. W sumie to tam jest napisane gra, gry turowe, ale miały być gry karciane ogólnie rzecz biorąc, czy gry turowe, które skupiają się wokół kart. I dzisiaj taki panelik sobie zrobimy e, pod tytułem Jak być kozakiem w gry karciane. E, plan na dzisiejszy dzień jest bardzo prosty. Na początku pogadam sobie troszkę o sobie, bo lubię, później sobie pogadamy troszkę ogólnie o karciankach, później pogadamy sobie o Hearthstone bardziej, a na końcu pogadamy sobie, a w sumie nie pogadamy, tylko pogramy sobie 1 versus 1. To o co bardzo dużo ludzi prosi. E, czyli takie Czyli takie y, pojedynki ze mną. Ja postaram się podczas tych pojedynków mówić jakieś takie dobre rady, natomiast y, może to być nieco utrudnione z racji tego, że jak wiemy, y, w hertzom ważne są karty na ręce, a karty na ręce swojego przeciwnika nie widzę, więc ciężko jest mi patrzeć na wszystkie jego decyzje, ale postaram się bardziej skupić na grze. E, teoretycznie można by zrobić tak, że patrzę, jak dwie osoby grają i y, y, to komentuję, co. Co kto robi, ale wydaje mi się, że to nie jest atrakcyjne, że lepiej, żebym pograł bezpośrednio z daną osobą. I teraz tak, w trakcie, jeszcze w trakcie będzie jedno takie skromniutkie pytanie, czy pytanie? Takie skromniutkie pytanie, za które będzie można zgarnąć nagrodę. I tutaj case jest taki, że nie jest powiedziane, co to jest za nagroda, natomiast jest to sprzęt gamingowy o wartości 150 zł. Pewnie spytacie się, dlaczego nie jest powiedziane? Czy to jakiś szajs? Nie, to nie jest szajs, natomiast z racji tego, że streamerzy mają różne umowy i tak to ciężko jest czasem wpleść nazwę w te poszczególne streamy, więc jest to ogólnie sprzęt gamingowy. Konkurs będzie dosyć prosty, będzie trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie dosyć szybko, no i można sobie zgarnąć tam jakiś darmowy stafik, jak ktoś ma ochotę. Dobra, i teraz tak, czy ja tutaj czegoś jeszcze nie przeoczyłem, i czym możemy zaczynać? Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, więc chyba możemy sobie zaczynać. Czy macie jakieś pytania na dobry początek? Kiedy robisz Akademię Hearthstone'a? Zapłaciłbym każde pieniądze. Poczekaj, poczekaj, bo dzisiaj odkryjemy wiele fajnych kart. Ech, to nie są przelewki. Dobra, widzę, że zasypu pytań nie ma, więc sobie polecimy. Więc tak, po kolei moją piękną prezentację. Kim ja jestem? Ja jestem takim gościem, co bardzo długo gra w gry karciane. Nie wiem czy wiecie, ale gram w gry karciane już jak się okazało ponad 20, a w sumie coś koło 21 lat. Zaczynałem bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj jestem podczas turnieju. Strzelam, że WoWa TCG, chociaż tak szczerze powiedziawszy to nie jestem tego pewien. A tak patrząc na karty i na Wiek to prawdopodobnie to są moje przygody z turniejami IRL. E, ja sobie mam w tym momencie 34 czy w sumie już 35 niestety lat, więc zrobię się starszy coraz bardziej. Czy będzie zapis tego? Zobaczymy. E, I od 8 lat sobie tutaj też ze streamowanka, nagrywanka żyje, bo to jest w sumie moja jedyna praca przez 7 lat w tym momencie może nie do końca. Natomiast natomiast od 2013 roku sobie streamuję i nagrywam. Na początku były to gry różne, natomiast od sierpnia 2013 roku jest to w dużej mierze Hearthstone, A w karcianki gram od. Mm, karcianki od 2020, tutaj miało być od 2000, przepraszam, mały błąd. Moją pierwszą karcianką był Magic the Gathering, który w sumie dosał, dosyć istotną rolę odegrał w całym świecie karcianek. W związku z czym jest to taki protoplasta wszystkich gier. No, i to była taka moja pierwsza karcianka, którą sobie grałem. Poza tym grałem w parę innych karcianek, a między innymi w Władce Pierścieni, Wowa TCG, Legendę Pięciu Kręków, Star Warsy, Doom Troopera, Pokamane Yogi Warhammera, Duel Master i wiele, 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 wiele innych. Znaczy nie wiem dokładnie ile, bo nigdy nie były to jakieś takie grania na poważnie. Na poważnie grałem w sumie w 3 albo 4 Magicka, w, w Władce Pierścieni, Wowa TCG. No, i w legendę pięciu kręgów powiedzmy, że w miarę jeszcze jakoś tam, a w tej innej to tak tylko sobie troszkę pogry pogrywałem. I co jest najważniejsze w tym wszystkim, nigdy nie byłem prosem w tych grach. A mimo to jestem w stanie robić content z tego od wielu, wielu lat. I tutaj dużo osób mówi, że jestem dobry, więcej osób mówi, że jestem niedobry, ale prawda jest taka, że jestem, że znaczy może nie przeciętny, ale tak z kategorii, w. Od 1 do 5, 4, o, może w ten sposób. Ja Jednak o karciankach trochę wiem, no bo przez te wszystkie lata i tych karcianek się trochę ograło, i trochę się przeżyło, i trochę rzeczy się nauczyło, i też jestem w stanie sporą część wiedzy przekazać. Dlatego też właśnie to streamowanie i nagrywanie mm, jest oparte o gry karciane. E, dzisiaj wam troszkę o tym poopowiadam wszystkim. Głównie to będzie na przykładzie Hearthstone, no dlatego, że to w sumie jest gra numer 1 w tym momencie, jeżeli chodzi o gry komputerowe. No bo gry karciane IRL gdzieś tam sobie żyją, ale nie mają się jakoś super dobrze. Znaczy nie, w sobie chyba nawet mają się, z tego że wiem, to Magic, ale inne raczej podupadły w momencie kiedy, e, kiedy weszły, czy w sumie na pierwszą scenę e, weszły, wszedły? Pojawiły się komputery i gry, gry komputerowe. To wszystkie inne karcianki gdzieś tam troszkę e, podupadły. Dobra, e, ogólnie o karciankach e, Czy w ogóle wiecie wiecie, że... Gry karciane nazywają się CCG i TCG. Znaczy CCG albo... CCG albo TCG. I czy wiecie, co to znaczy? Taka ciekawostka na dobry początek. Ech, tak, jak tam żyć. A dobrze. Tak. Kappa. Ogólnie gry mm, kolekcjonerskie, gry karciane to jest po prostu CCG, czyli Collectable Card Games, a TCG to jest Trading Card Games. I te gry powstały w 2000. może w, w 2000 w 1993 roku. Czyli przeszło. kiedy to będzie? 28 lat temu. Pierwszą grą karcianą, jaka powstała, był Magic The Gathering, to była taka. Na tamte czasy pewnie dosyć innowacyjna gra, bo w tamtych czasach grało się głównie w jakieś rpg gry planszowe i tym podobne rzeczy ale. Ym, ale niejaki Richard Garfield w pewnym momencie wpadł właśnie na pomysł stworzenia takiej gry, w której buduje się talię, buduje się talię z posiadanych kart, no i walczy się z przeciwnikiem, który ma jakąś swoją talię. Najbardziej przełomowe w tym było to, że nie miało się dostępu do wszystkich kart, tylko chyba, znaczy tak mi się wydaje, że to było najbardziej przełomowe, tylko to, że kupuje się paczki i te karty są losowe, jakie się dostaje. Można tymi kartami handlować albo można je kolekcjonować. No i stąd właśnie się wzięło CCG, TCG. W karciankach właśnie dysponujemy zawsze specjalną talią złożoną z posiadanych kart. Znaczy tutaj powinna być tak naprawdę gwiazdka, bo prawdopodobnie nie w każdej karciance tak jest, ale jak tak sobie zrobiłem szybki rekap w głowie, to wszystkie karcianki, które kojarzę, polegały na tym, że budowało się własny deck. Czasem do tego deku dokładało się jeszcze inne rzeczy, na przykład w Warhammerze miało się twierdzę bodajże, czy coś takiego. W innych rzeczach miało się na przykład prowincję, natomiast ogólnie grało się jakąś tam e, talią. Celem jest oczywiście zniszczenie, jego, zniszczenie przeciwnika albo jego obiektów i tutaj właśnie to jest taki, no powiedzmy, że dosyć ważny case. Bo w Hearthstone macie przeciwnika po prostu pokazanego jako bohatera. W Wowie TCG też mieliście takiego bohatera wystawionego na stole i też mieliście go zabić. Nie do końca oponenta. W Magicu macie zabić po prostu oponenta. Ale są gry, które polegają w ogóle na czymś innym. Jak na przykład w Legendzie Pięciu Kręgów miało się cztery prowincje i trzeba było tych prowincji bronić i te prowincje atakować u przeciwnika. A w Warhammerze miało się chyba twierdza albo coś w tym stylu. Więc nie zawsze jest to przeciwnik, ale zawsze jest to coś, przeciw... co, coś, co, coś, co należy do przeciwnika. Gier te... Boże, gier CCG, TCG jest mnóstwo i większość ma różne zasady, chociaż jest od tego pewne odstępstwo, bo jest jedna gra, która jest dosyć mocnym takim wzorem dla innych gier karcianek, bo wiele karcianek powstało na podstawie MTG i tutaj jedna z gier, o której będziemy dzisiaj mówić, też powstała na podstawie właśnie Magic the Gathering i Magic the Gathering służył wielu grom, jako inspiracja, chociaż w niektórych przypadkach, jak na przykład Hex, to była taka gra komputerowa, nie wiem czy ona jeszcze istnieje czy nie, ale Hex po prostu skopiował 1 do 1 niemalże Magica, to nie wiem czy nawet nie w 100%. Tam Chyba jedyne co się różniło, to to, to to, że były Gemy, a nie Londy, z tego co pamiętam. Więc ogólnie, e, wbrew temu co możecie zobaczyć na komputerze, to gier karcianek jest naprawdę sporo i one naprawdę mają w wielu, wielu mm, wypadkach różne zasady. Bo Władca piersieni był mega oryginalny, Warhammer był mega oryginalny, e, e, Star Warsy, y, Doom Trooper nie pamiętam zasad. I kilka innych gier miało w ogóle zasady niezwiązane z Magiciem, ale jest też bardzo dużo gier, które są oparte w dużym, w większym lub mniejszym stopniu właśnie na Magicu. Istnieją jeszcze tak zwane deck building, gdzie budujesz talie ze wspólnego sklepu. A to szczerze powiedziawszy, to takich to ja nie grałem. Artefakt. Artefakt nie był oparty na mycziku. Artefakt był w miarę oryginalny z tego co kojarzę. Dobra, lećmy, lećmy dalej. I teraz tak, jeżeli chodzi o samego Hearthstone, bo na Herstonie się dzisiaj skupimy. Chociaż tak szczerze powiedziawszy, coś mi tutaj nie pasuje, ale okej. Okay. Na Herstone się dzisiaj skupimy. To sam Herson powstał w sierpniu 2013 roku. Wtedy bodajże 21 sierpnia ruszyła beta, do której miałem szczęście się dostać. No i Następnie gra była parę miesięcy w becie, no i miała premierę w marcu. Co było w sumie dla mnie dużym zaskoczeniem, bo wcześniej mieliśmy na przykład Diablo, które w becie było chyba z parę lat, a tutaj dosyć szybko była ta premiera. No ale Herston zdecydowanie nie miał być czymś takim jak Diablo, bo Herston miał być tak naprawdę dodatkiem. To miał być taki mały dodatek, który. który... To miał być taki mały dodatek, który miał być grom dla fanów World of Warcraft. No bo jak wiemy, Hercon jest oparty o World of Warcraft i to miała być jakaś taka grasa portująca WOWA. A w końcu wyszło z tego tyle, że Herzman zarobił miliony. I tak naprawdę znaczy ja nigdy nie patrzyłem dokładnie, ile Hercon zarabia, ale podejrzewam, że on może nawet w niektórych momentach i przebijać World of Warcraft, więc z małej dodatkowej gry zrobił się wielki hit, który kiedyś miał, znaczy kiedyś, w sumie nie kiedyś miał a Blizzard się kiedyś chwalił, że jest 100 milionów zarejestro... zarejestrowanych kont. Ile z tego osób gra? Podejrzewam, że raczej mały odsetek. Natomiast no, był to niemały sukces Blizzarda, zresztą e, na, tym, na tym Hearthstone zbudowałem kanał przez... Znaczy, budowałem kanał przez parę lat. W gminie nie trzeba niż przeciwnika, tylko trzeba mieć więcej od niego punktów. No tak, no Wink jest na przykład takim przykładem oryginalnej gry. I teraz tak. Hearthstone ogólnie jest grom free to play natomiast natomiast jest też trochę takich elementów, które mogłyby mogłyby że wskazywać na to, że jest pay to win. Gra w mojej opinii grom pay to win nie jest. Oczywiście to zależy od tego jak definiujecie pay to win, czy pay to win to jest dla was gra, gdzie są mikro czy w jakiś inny sposób, ale dla mnie grom pay to win zawsze były gry, w których za realne realne pieniądze można było kupić coś, co było niedostępne nie płacąc. Czyli na przykład Yy. Przerabiając to, nie, nie jestem w stanie teraz podać przykładu, ale jeżeli możecie kupić na przykład mocniejsze karty kto, yy, niż gracze, którzy, którzy, którzy nie płacą, no to wtedy ta gra jest pay to win. Jeżeli możecie kupić tylko więcej kart, ale takich samych jak gracze, którzy płacą, yy, którzy nie płacą, jeżeli płacą, możecie kupić tylko więcej tego, co dostają gracze, którzy nie płacą, to w mojej opinii gra pay to win nie jest. Tutaj oczywiście można by się kłócić. Chętnie bym to zrobił, ale obiecałem sobie, że już przestanę, bo to nie ma zazwyczaj sensu. E, można dyskutować na ten temat wiele, natomiast ja wam przedstawiam tylko swój punkt widzenia. Dla mnie ta gra nie jest pay to win. Natomiast nie ukrywam, że też nie jestem fanem zasad i sposobu jej monetyzacji. Bo ogólnie monetyzacja w Hearthstone jest mega tragiczna. E, trzeba poświęcić bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, żeby dojść do jakiejś sporej kolekcji. E, co nie znaczy, że nie da się w tą grę grać bez wydawania siana. Bo w tym momencie zbudowanie jakiegoś takiego podstawowego deku, jednego, dwóch czy trzech, wcale nie zabiera aż tak dużo czasu. Tym bardziej, że ostatnio mieliśmy mały rework e, sposobu zarabiania e, golda w Headstone, i teraz tego golda dostaje się o wiele więcej. Nie będziemy się tutaj bawić e, w wyliczenia o jak dużo więcej, natomiast ogólnie dostaje się go więcej niż się dostawało. I mało tego, większość bardzo obiektywnych filmów przedstawia to. Że tam jest kwestia 10 czy 20, w niektórych przypadkach 30%. Tylko mało który, a w sumie nie widziałem jeszcze filmu, który byłby o tym ee, zrobiony, bierze pod uwagę to, że im się mniej gra, tym się więcej dostaje. A to jest bardzo istotne, no bo największą bolączką Headstone'a byli niedzielni gracze, czy w sumie dla niedzielnych graczy był największy problem, bo te osoby, które mało grają, miały bardzo. Duży problem, żeby zyskać jakieś fajne karty, fajne deki i tym podobne rzeczy. A w tym momencie Hearthstone jako gra daje takim osobom o wiele więcej niż dawał wcześniej przed tym reworkiem całych tych systemów. Ogólnie Blizzard gdzieś tak powoli chyba widzi, że trzeba zrobić coś z monetyzacją tej gry i daje coraz więcej freebisów tak zwanych. Natomiast to jest jeszcze dalekie od tego, żeby powiedzieć wow, panie, ale cool, bo i tak trzeba grać całkiem sporo albo całkiem długo, żeby to wszystko zbierać, ale na pewno jest to sytuacja lepsza niż jak była na początku gry, gdzie nie mieliśmy żadnej ochrony przed duplikatami ani na normalnych kartach, ani na legendach, nie mieliśmy jakichś tam darmowych bonusów, jakichś tam świąt różnych imprez i ogólnie rozdawnictwa pakietów, które mamy teraz miejsce w mnie. Czy nawet chociażby nagród za rankedy takie jak są teraz. Więc gra od tego, co było w tym marcu 2014 roku, mm, o wiele bardziej stała się przyjazna graczom, którzy są początkujący, mm, nie grają dużo, zaczynają i tym podobne rzeczy. I w tym momencie o wiele łatwiej jest zbudować coś sensownego. Tu, tu, tu. Imo Herdson powinien się skupić na monetyzacji skinów, tak jak, ma, tak jak to wygląda w loże. Czy wiesz, nie ma, nie ma problemu, możesz tak myśleć, tylko wiesz, to, że ty tak myślisz, to nie oznacza od razu, że tak jest, nie? Monetyzacja skinów może na przykład nie być na tyle opłacalna, żeby to się kalkulowało, nie? Każda firma ma różne podejście do tego. Riot ma akurat takie, że rozdaje wszystkim karty za darmo, co też jest tak naprawdę dobre i monetyzuje to na skinach. Czy im się to opłaca, czy nie, nie wiem. Ale Blizzard ma po prostu inne do tego podejście. I też nie ma co go demonizować za to, że ma podejście takie, że monetyzuje to na pakietach i tak dalej. Jest, są inne, bardziej problematyczne rzeczy, jak na przykład to, że ktoś wydaje 300 złotych tak naprawdę z całej kolekcji, a jest tam z całego dodatku, dostaje raptem mały procencik tego. I to jest większy problem, niż to, w jaki sposób oni to monetyzują. A spotęgowało się przy wypuszczeniu gry na urządzenia mobilne, gdzie na 100%, gdzie na 100 do gry przyszli ludzie, którzy. Odparają grę przy życie WC z znaczy moim zdaniem. Tak, do no, mobilki stanowiły całkiem sporą część Herzona. I w momencie kiedy wyszła ta wersja mobilna na telefony, to z znacznie poszedł do góry. Natomiast no chyba ludziom się aż tak bardzo nie spodobał, żeby grali w to nie wiadomo jak długo. Ale też z drugiej strony problemem jest to, że ta gra się po prostu starzeje, nie? Już nie mówię o mecie, ale się po prostu starzeje i ludziom się po prostu zaczyna nudzić, nie? To w miarę jest normalne. Jest pay to have fun. Bez wydawania na preorder zbierasz nawet na jedną czy dwie talie na standardzie dosyć długo, a fajnie jest pograć różnymi. No, to co powiedziałeś, Znaczy zgadzam się z tym, co powiedziałeś, trochę inaczej, był to nazwał, no, ale tak to wygląda mniej więcej. Dobra, lećmy dalej. I ogólnie to, co mówiłem wcześniej o Magicu i kopiowaniu gier. To Herzog jest bardzo mocno oparty o. Herzog jest bardzo mocno oparty o. Mm, 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 o Magic Degattering. E, to jest tak naprawdę Magic Degattering z wyciętymi zasadami. Zamiast lądów ma, mamy manę, nie mamy instant spelli, mm, są dorzucone jakieś sekrety, Hero Power, owszem, a to są w miarę oryginalne rzeczy, ale ogólnie same zasady. E, Hearthstone to jest taka ta, to takie podstawy Magic the Gathering, nie? więc to jest właśnie ta, ten wpływ Magica, bo tak jak Hex na przykład skopiował niemalże zasady Magica 1 do 1, to Hearthstone mocno się tymi zasadami inspirował. I tutaj nie wiem czy wiecie, ale kiedyś istniała taka karcianka, która nazywała się Wo World of Warcraft TCG i World of Warcraft TCG też był bardzo mocno inspirowany na właśnie Hearthstone. Ie. Boże, przepraszam, nie na nie tylko na Magic the Gathering. I już wtedy była mowa o tym, że ta firma, która wydała, to chyba nazywała się Decipher, ale nie jestem pewien, że Decipher właśnie podjumał troszkę zasad z Magica. Natomiast szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że oni też trochę bardziej oryginalni byli, bo w Wowie TCG mieliście armory, mieliście bronię, mieliście questy, mieliście manę i w porównaniu do. Hearthstone sam w sobie jest taką podstawą Magika, a WTCG WoW był takim Magikiem bardzo mocno urozbaliconym. E, co nie zmienia faktu, że był oparty na Magiku, ale tak na dobrą sprawę też nie było to takie złe, bo było to o wiele lepszym Magikiem, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jeżeli jesteś, do, bardzo dobrym, jeżeli jesteś super dobrym graczem arenowym, to szybko możesz uzbierać sobie na deki wszelakie, Ale jest bardzo mało super dobrych graczy arenowych. Nie ma żadnej różnicy między HeartSponem na telefonie i komputerze. Dobra, teraz przejdźmy do tej głównej części, czyli do kilku takich porad, które dla Was mam. Poza tym, co już powiedziałem, z czego też można kilka rzeczy fajnych wyciągnąć. A na początku zrobimy sobie takie bardzo podstawowe rzeczy, jak byś zaczynał grać, albo jakby twój znajomy, twoja znajoma, rodzina, czy ktoś zaczynał. To to jest dla nich. Osoby, które grają dłużej, no myślę, że powinny to wszystko wiedzieć. A jak nie wiedzą, to się dowiedzą. Pierwszą rzeczą i... Dla, jak dla mnie to jest podstawa, bo na to narzeka bardzo dużo osób, że Hearthstone jest pay to win i że nie da się grać w tą grę bez wydawania siana. Nie, tak to nie wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej, ta gra nie jest pay to win, faktycznie żeby mieć dużą kolekcję, żeby mieć dużą ilość deków trzeba, mm, trzeba włożyć dużo pieniędzy czy jakąś tam sporą część pieniędzy. Natomiast mm, można spokojnie grać free to play, można spokojnie wbijać najwyższe rangi free to play. Jedyny problem jest taki, że nie będziesz miał 5, 15 deków, tak jak ktoś, kto wydaje dużo siana, ale spokojnie można, można sobie grać w to play. Też istotną rzeczą jest to, że dużo osób mówi o zbieraniu całej kolekcji. Co jest bez sensu, bo kart, które grają. Kart, które grają, zazwyczaj w dodatku jest od 30 do 40%. Rzadko zdarza się, żeby to przekroczyło 40%. I wcale nie trzeba mieć całej kolekcji wszystkich kart, wszystkich legend, wszystkich epików, commonów i, i, i rarów, żeby mieć wszystkie grywalne karty z danego dodatku. Tych kart tak naprawdę nie trzeba aż tak dużo i można sobie spokojnie poradzić bardzo często, nie wiem, trzema, 4 czy 5 legendami. Dalej. Kolejny taki bardzo fajny mit, to to, że gra mm, zależy od RNG i coraz bardziej, znaczy ja na samym początku jak wyszedł Hearthstone, byłem bardzo takim zaciekłym wojownikiem o to mm, ogłoszenie prawdy, że gra nie jest zależna od RNG. Natomiast im dalej w las, tym więcej tego RNG, fakt faktem, e, w sensie na samym początku to RNG e, było, znaczy ogólnie RNG jest w grze, to sobie ustalmy. Ale to jest gra karciana. W każdej grze karciana jest RNG, bo dobiera się karty losowe, w związku z czym no, ciężko, żeby nie było losowości. Na samym początku były efekty losowe, ale one nie miały aż tak dużego wpływu. W tym momencie mamy takie karty, które niestety ten wpływ mają coraz większy. Na przykład Oxaron, który no, jak sami wiemy robi różne efekty, jeszcze daje róż... z tych różnych efektów różne efekty. Znaczy różne... Losowe efekty tworzą losowe efekty, w związku z czym jest tam losowości w cholerę i no to jest na pewno losowe, natomiast ta gra, mimo że niektóre gry pojedyncze mogą e, zakończyć się przez Yokesaron na przykład, to ona ogólnie ma też bardzo duży wpływ, znaczy skill ma też bardzo duży wpływ, wpływ na grę to co robimy, zawsze będzie miało ten wpływ. I okej, okay, zdarzą się na pewno gry, w których RNG zadecyduje, kto wygra, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nie jedną grę, a 100 gier, to i nasz przeciwnik, i my będziemy mieli tyle samo, albo bardzo zbliżoną liczbę jakichś losowych, szczęśliwych czy nieszczęśliwych efektów. I yy, wiadomo, że jedna gra może się zakończyć na różne sposoby właśnie przez RNG, ale jeżeli jesteś dobrym graczem, to bez problemu jesteś w stanie w większości tych gier to RNG a obrócić na swoją korzyść. Więc to nie jest zależne od tego, znaczy w bicie legendy na przykład nie jest zależne od tego, czy ty masz dużo szczęścia, czy masz mało szczęścia. W bicie legendy zależy od tego, czy masz dużo skila, czy nie masz dużo skilla. Jeżeli ktoś uważa, że on przegrywa tylko i wyłącznie przez RNG, no to niestety wydaje mi się, że jest to troszkę droga donikąd. Zadaj obrażenia 2.6, to nie jest RNG. Jest RNG. Zawsze można ograniczyć RNG i przyjąć, że zawsze zada 2. No można. Czasem czasem to działa, czasem nie działa. Czasem jak przeciwnik ma jednostkę, która ma 5 życia, no to musisz niestety liczyć na to, że dostanie 5 albo 6. RNG kiedyś było zjadliwe, większość rzeczy było. Większość rzeczy można było policzyć w głowie. Teraz H2. To jest bardzo dobre stwierdzenie, tylko niestety ani trochę nieprawdziwe. Większość rzeczy było się w stanie policzyć w głowie. Czyli na przykład piloteż Shreddera byłeś w stanie policzyć w, w głowie jak ci wyrzucał ee, tego Doomsayer'a? Co liczyłeś, że nie wiem, okej, okay, to pilot Shreddera jak zrobię, to będzie Doomsayer na 1.80? W związku z tym co? Nie zabijam, czy jak? E, RNG... Kiedyś było mniej intensywne może, mniej... Zale... w mniejszym stopniu decydowało o losach gry, ale i tak było i nie było mniej czy bardziej policzalne. O, Doktor Boom jest w sumie dobrym przykładem. No, Dobra, kolejną rzeczą dla początkujących graczy, którzy początkujący gracze robią z bardzo dużą namiętnością, jest niszczenie kart, bo ich nie używam. Więc zniszczę wszystko, żeby stworzyć jak najszybciej dobry dek. To podejście jest wręcz tragiczne, ponieważ nie niszczymy kart tylko dlatego, że ich nie używamy. Ogólnie niszczenie kart jest dosyć ryzykowną grą, bo okej, okay, wiadomo, każdy chce mieć wszystko jak najszybciej, polecam jednak cierpliwość, bo w życiu się przydaje. Natomiast, już abstrahując od jakichś tam górnolotnych stwierdzeń, to w przypadku Hearthstone'a trzeba mieć trochę wiedzy, które karty można spokojnie niszczyć, a których lepiej nie niszczyć, bo mogą się przydać. I nieraz nie dwa były takie sytuacje, że ktoś sobie coś zniszczył, to co na przykład mu wypadło zaraz po wyjściu dodatku, bo myślał, że to nie będzie grane, a trzy dni później okazuje się, że jednak będzie grane, albo mm, ktoś sobie niszczy na początku jakieś tam legendy, bo mu niepotrzebne, bo ich nie używa, żeby stworzyć inne legendy, a później je kraftuje. I to jest bardzo słabe dbanie o swoją ekonomię. I to też wiąże się z punktem pierwszym, czyli odnośnie pay to win bo ludzie, którzy dropią karty, niszczą te karty i na tym tracą. Bo każda zniszczona karta to jest jakaś tam strata pyłu. Bo dostajesz tego pyłu o wiele mniej, niż, mm, niż ta karta kosztuje. I jeżeli zniszczysz karty, których nigdy nie będziesz potrzebować, to jest gitara. Ale jeżeli zniszczysz karty, których za chwilę będziesz potrzebować. No to jest troszkę lipa, bo później musisz te karty skraftować i jesteś już na tym w plecy. I później to buduje takie wrażenie, że ta gra jest Pay to win, bo przecież nie mogę nic złożyć, nie mogę złożyć deku, ale gościu, który to mówi jednocześnie nie bierze pod uwagę tego, jak dużo kart na przykład zniszczył. Więc niszczenie kart jest bardzo, 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 bardzo ryzykowne. Najlepiej jest zniszczyć tylko powtórki eee, chociaż wiadomo, że wiadomo, że kusi wizja złożenia jakiegoś tam deku ale no nie sugerowałbym komuś niszczyć kart na samym początku, jeżeli jeszcze nie ma pojęcia co gra, co nie gra. A niestety wielkie poradniki co niszczyć, a co nie niszczyć też do końca nie działają, bo się okazuje, że niektóre karty, które na początku powieściu w ogóle nie grały, jak na przykład Polkelt, a który po wyjściu był praktycznie niegrywalny, nagle staje się OP i dostaje nerwa. Więc niszczenie kart niszczenie kart nie jest najlepszą drogą, jeżeli myślimy o ekonomii w dłuższej perspektywie. A jeżeli myślimy o ekonomii w perspektywie, bo ja już muszę mieć na teraz, no to znaczy, że jest, co? Nie jesteśmy niedorośli. No. Ja oglądam Cię od M, and, *M* Might and Magic Dots, to była dopiero karcianka. Szczerze to ona była bardzo słabą karcianką, tak jeżeli miałbym ją ocenić jako karciankę. Kartce jest Pay to Play, a nie Pay to Win. No, to już prędzej. Chociaż też, tak jak mówię, no da się spokojnie założyć nowe konto i spokojnie wbić legendę i złożyć jakieś normalne deki. Więc to jest głównie kwestia podejścia i nastawienia. Jak masz dobre podejście, a jak masz dobre podejście i dobre nastawienie, to jesteś w stanie to zrobić bez kart. Kiedyś może zrobię jakiś challenge, założę nowe konto. Nie, nie zrobię, ale ten... Dobra. Kolejną rzeczą jest nie kraftuj jak popadnie kart. To też się tyczy tego w sumie, mm, o czym tutaj mówiłem. Skraftowanie karty, której nie będziesz używać, to jest strata pyłu. Wydajesz 1600 pyłu na legendę, później niszczysz ją za 400. To tak, jakbyś sobie kupił, nie wiem, na przykład idziesz, kupujesz sobie playsta play, play, PlayStation za 1600 zł, i za chwilę sprzedajesz je za 400. No, zastanów się, czy tak zrobić. No prawdopodobnie nie, w związku z czym sugerowałbym nie craftować jak popadnie. To nie ma sensu, nie trzeba od razu wszystkiego skraftować, nie trzeba też craftować od razu każdej karty, żeby mieć jakiś tam wymarzony nasz deck. Większość deków nie opiera się wbrew pozorom na legendach, w dużej części legendy są dobrym i fajnym, przydatnym dodatkiem, ale nie opierają się na tym. Oczywiście tutaj w tym momencie jest trochę stands, bo na przykład Highlander deck jak sama... Może nie nazwa, ale jak sama, sam zamiast tych deków wskazuje, polegają na Alex, polegają na Zefrysie i to są karty, które są takim, powiedzmy, że maskem, ale inne karty, które. Znaczy inne karty to trochę zbyt ogólne stwierdzenie, ale jest dużo kart legendarnych, które nie są aż tak bardzo potrzebne, żeby je na samym początku kraftować. Więc warto się trochę dowiedzieć, czy dany dek potrzebuje danej legendy i zastanowić się, czy jeżeli jej nie mamy, to chcemy ją kraftować. Eee, tutaj takim przykładem może być chociażby wspomniany Polkart, który. OK, można powiedzieć, że jest takim drugą kopią brana w deku, w Highlander Hunterze, ale i tak spokojnie tym Hunterem da się bez tego Polkadot grać. Będzie to dek trochę słabszy, obiektywnie rzecz biorąc, no bo dobierasz brana powiedzmy, że nie wiem, za 20% mniej, ale nie sprawia to, że ten dek jest niegrywalny. Jest wiele legend, których tak na, naprawdę nie trzeba craftować, jak popadnie, w związku z czym sugerowałbym się wstrzymać, jeżeli chodzi o. Kraftowanie kart już na samym starcie. Plus też trzeba wziąć pod uwagę to, że epiki, rary i komony są, znaczy, może stosunkowo łatwe są epiki i rary do trafienia, więc nie kraftujemy tego w ogóle. Przepraszam. Komony i rary, nie wiem, czy nie powiedziałem epiki. Są stosunkowo proste, więc tego w ogóle nie kraftujemy. Epiki są nieco cięższe. I w niektórych przypadkach, OK, można to skraftować, ale też bym się wstrzymał. W tym momencie jeszcze nie jest to takie złe, bo jeżeli craftujemy danego epika, to już go nie trafimy w pakiecie, dopóki nie trafimy wszystkich innych epików, czy tam legend, czy wszystkich kart ogólnie. Więc nie jest to takie tragiczne, bo nie trafimy kopii tego, co skraftowaliśmy. Natomiast i tak byłbym bardzo, bardzo ostrożny z tym craftowaniem na samym początku. Polecić jakiś dek do wbijania rangi, oprócz Evolve Szamana, nie wiem, Agrodemon Huntera. Kolejną rzeczą jest graj areny. Ale robię słabe wyniki, to się naucz. Areny były i prawdopodobnie będą fajnym źródłem kart, bo wydajemy 150 golda, ale dostajemy co najmniej pakiet i jeszcze golda. Bardzo często, bardzo często wychodzi nam to na zero. Jeżeli zrobimy dwa czy tam trzy winy, a jeżeli zrobimy więcej, wychodzimy na plus, czyli inwestujemy na przykład 150 golda no, no i wyciągamy z tego 200, A jak wiemy. Przepraszam. A jak wiemy, inwestycja 150 zł, wyciągnąć z tego 200, to dobra inwestycja, w związku z czym ogólnie areny są bardzo dobrą rzeczą na, dla początkujących. Fakt faktem, na samym starcie no te wyniki prawdopodobnie nie robią jakiegoś szału. Jeszcze troszkę o nastawieniu będziemy gadali, ale jeżeli nie robią jakiegoś szału yy, te wyniki, to jest po prostu prosty case. Trzeba się nauczyć robić lepsze wyniki. No tutaj nikt się nie urodził mistrzem, to nie wygląda tak, że ludzie, którzy... E, którzy mm, zaczynają grać w tą grę, już są od razu dobrzy, e, czy coś, każdy się musi tego nauczyć, każdy musi się nauczyć zależności, musi się nauczyć tego, co jest dobre, co jest złe, co warto pikować, czego nie warto pikować, jak warto zagrywać karty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wychodzisz z założenia, że e, robię wyniki 2-3, to nie gram aren, no to twoja strata. Ja cię do tego, ja cię do tego namawiać nie będę, ja cię zapowiadam do tego, żeby grać te areny i się nauczyć, bo jeżeli chcesz rozwijać kolekcję, to jest właśnie dobry sposób. Ja na początku grałem bardzo dużo aren, w tym momencie ich nie gram, bo raz, że mi się nie chce, dwa, że właśnie kolekcję mam, a więc nie mam też większej potrzeby grania ich. Dobra, dalej. Nie szukaj deków dobrych. Zgadnijcie, jakich deków trzeba szukać. A ja się napiję, bo się trochę za... za swój Ta Tanich. No, też może być, ale nie o to chodzi. Dobra. No, pomyślałem, tak że nie dodałem tego. E, ogólnie... Takich, którymi nam się przyjemnie gra. Dokładnie. Tu nie chodzi o to, żeby znaleźć jak najlepszy deck i ten deck na początku wybierać, tylko znaleźć dek, którym się dobrze gra. Bo czy ty weźmiesz, jeżeli jesteś początkującym i dopiero zaczynasz granie w tą grę, czy weźmiesz ten deck, ten deck, ten deck, ten deck, tamten deck? Pod warunkiem, że wszystkie te deki są z grona deków, które mają jakiś sens, bo 30 do sobie kart to nie jest sensowny deck. Ale jeżeli weźmiesz jakiś sensowny dek to każdym dekiem możesz wygrywać, możesz wbijać jakąś tam rangę. Może nie od razu tobie ten legendę, ale gdzieś tam tą legendę czy ten diament jesteś w stanie każdym dekiem wbić, tylko musisz nauczyć się tym grać, tym dekiem grać. A szybciej nauczysz się grać dekiem, który jest dla ciebie fajny, niż dekiem, którego totalnie nie rozumiesz i grasz nim tylko dlatego, że jest jakiś tierliście tier pierwsze. Nie, tutaj oczywiście możemy wziąć pod uwagę wiele różnych rzeczy. Wiele różnych gier, wiele różnych podejść, to jest tylko i wyłącznie moje podejście. I ja zawsze szukam rzeczy, którymi mi się fajnie gra, którymi mi się dobrze gra, a nie które są najlepsze. Bo jeżeli coś jest najlepsze, a ty i tak nie umiesz w tym grać to niestety tym grać dobrze nie będziesz, bo też nie jesteś w stanie się tego nauczyć jakoś super szybko, a prostszym deckiem, którym ci się fajniej gra, możesz nauczyć się grać o wiele szybciej i wtedy będziesz miał o wiele lepsze wyniki. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, no to może szukać najlepszych top 1, tier 1 decków i je craftować wszystkie od razu i tak dalej, Później zwalać winę na to, że gra jest pay to win, że przegrywa, bo ma pecha i dlatego siedzi gdzieś tam w goldzie, w silverze czy gdziekolwiek indziej, ale to nie jest droga do tego, żeby nauczyć się w to grać i dobrze grać. Jeżeli chcesz się nauczyć grać, to nie myśl o tym, że gra jest pay to win, bo to jest bullshit, trzeba trochę czasu poświęcić, żeby karty zdobyć. Owszem, ale to nie jest pay to win. Nie wszystkie gry, nie wszystkie przegrane zależą od RNG, nie ma sensu na to wszystko zwalać. Dbaj o swoją ekonomię, graj areny, żeby zdobywać karty, i nie szukaj deków, które są tylko i wyłącznie dobre. Szukaj takich deków, które ci którymi ci się dobrze gra. Oczywiście, jeżeli grać się dobrze dekiem, który jest przy okazji pierwszy, no to, to spoko, ale jeżeli nie masz pojęcia, jak grać dekiem, który jest najlepszy, chociaż takich deków też nie, 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 nie bardzo są takie deki, to kraftowanie tego deku, czy tam nie kraftowanie craftowanie Evolve Shamana tylko i wyłącznie dlatego, że on jest najlepszy. Mimo, że nie masz żadnego pojęcia, jak tym dekiem grać i o co w tym deku chodzi, nie jest dobrym pomysłem. Ale to tylko moje słodkie podejście. Dobra, i lecimy dalej z takimi poradami. Na sam początek skup się na konkretnym deku. Jest dużo osób, które lata tak, że składa jeden dek, za chwilę go niszczy i składa drugi, i później składa trzeci, i później czwarty, i później piąty i niszczą craftują, wymieniają to, ro robią sobie rozpierdziel w ekonomii, robią sobie rozpierdziel w głowie, bo nie nauczą się grać ani jednym dekiem z tych deków, które grałem, tylko są wszystkie spróbzić w końcu się kończy na tym, że nic ani nie mają, ani nie mają kart, żeby zrobić jakieś inne deki, bo wszystkie karty poniszczyli, pokraftowali i tak dalej, ani nie umiem niczym grać, bo niczym żadnego deku nie ugrali, nawet nie zagrali nim z a już jest jakieś tam szukanie kolejnego deku, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Na początku jak grasz, wybierz sobie jeden dek, na tym deku się skup. Jak się nauczysz grać tymi jakimiś tam podstawowymi dekami, które sobie złożysz na starcie, zacznij szukać jakiegoś deku, wybierz sobie jeden dek, który ci się podoba, czy to po gameplayach na YouTube, czy to po gameplayach na streamie, czy po prostu po tym jak dek wygląda, czy po czymkolwiek innym, złóż ten dek i zacznij go masterować. To jest, to jest taka podstawowa rzecz. Dalej mamy oglądaj streamy, filmy. Jakby na to nie było, jakby na to nie patrzeć, streamy w tym momencie i filmy są podstawowym źródłem wiedzy o grach. Są ludzie, którzy grają lepiej od nas, tak na, du, tak na dużą, tak naprawdę prawdopodobnie spora część ludzi gra lepiej od nas. Na w streamach i filmach są jacyś znaczy w streamy, może na streamach i na filmach na YouTube znajdziesz jakichś jakiś proplayerów, znajdziesz jakichś dobrych graczy, którzy mają jakieś pojęcie, których się możesz nauczyć. Oglądanie ich oczywiście poprawi Twój skill. W każdej grze, nie tylko w Hearthstone'ie, ale w lolach, CS-ach i tym podobnych rzeczach. Nie tiltuj się. Tilt to jest bardzo, bardzo negatywna cecha. I to jest bezpośrednie nawiązanie oczywiście do Pay to Win, do RNG i do tym podobnych rzeczy. Jeżeli jesteś stiltowany, jeżeli masz mruczeć, że przegrywasz, bo masz pecha, bo nie mają szczęście, bo Hearthstone jest Pay to Win, bo coś tam to sobie odpuść. Jeżeli jest to chwilowe, to po prostu odpocznij i zacznij za chwilę. bo Granie styltowanym nigdy nie przynosi żadnych dobrych efektów. Granie styltowanym zawsze przynosi słabe win ratio. Wiem z doświadczenia, bo ja się często tiltowałem i bardzo często miałem dobre wyniki. Na przykład kiedyś miałem taką sytuację, że chyba przez miesiąc, dwa albo trzy miesiące totalnie nie potrafiłem wbić legendy. Ale tak totalnie! Totalnie nie mogłem wbić legendy, byłem, wbijałem piątą rangę w starym systemie, na tej piątej randze się zatrzymywałem i nic więcej zrobić nie mogłem, od czasu do czasu udawało mi się przedrzeć do czwartej, ale to było wszystko. I to było straszne. Po czym Beatka mnie wyśmiała, opierdzieliła i powiedziała, że jestem głupi, zacząłem się śmiać i wbiłem legendę trzy godziny później. Więc tilt jest bardzo istotną rzeczą, panowanie nad tiltem, niegranie na tilcie jest rzeczą, którą trzeba opanować szczególnie w grach logicznych, bo jeszcze w grach zręcznościowych, gdzie macie po prostu odruchy wytrenowane, to półbity, bo tam aż tyle decyzji się nie podejmuje. Czy od podejmowania decyzji nie zależy tylko i wyłącznie, mm, tylko... Czy końcowy rezultat nie w, w, zależy tylko i wyłącznie od podejmowanych decyzji, a też od zdręczności i jakieś tam pojęcie miastowe i tych podobnych rzeczy. Ale w grach karcianych niestety tilt jest bardzo no, zły. Ehm, legendy i tym podobne to też jest taki... W tym momencie trochę już to przycichło, ale... Oj, Ale kiedyś było bardzo dużo gadania o tym, że o, ten gracz, ja gram na 25 randze, a on ma karty legendarne, to na pewno jest super, hiperbogiem, który gra 40 lat i wbija legendę 70 razy w ciągu miesiąca i tak dalej. Patrzenie na to, że ktoś ma jakieś legendy, jakieś rewersy, jakieś inne bzdury, nigdy dobre nie było. Nie ma sensu na to patrzeć, to, że ktoś ma legendarny rewers nie oznacza od razu, że jest bogiem gry. To, że ktoś ma dwie czy trzy legendy w deku, nie oznacza od razu, że wydał na tą grę miliony złotych i ty nie masz z nim szans, bo on wydał dużo pieniędzy. To tak nie działa. Nie ma sensu patrzeć na to, że ktoś tam coś ma a i na podstawie tego się od razu poddawać, bo to do niczego sensownego nie prowadzi. Co to, to tilt? To samo co Rage? W dużym skrócie, tak. Do no, tilt jest taki w że jesteś nabuzowany, bo przegrywasz i, 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 i ci granie nie wychodzi. Im więcej grasz, tym bardziej się tiltujesz i to jest takie błędne koło. Dobra, to były takie, takie, taki, to były, to był taki zestaw podstawowych rad dla początkujących graczy. Teraz sobie polecimy troszkę. Przepraszam na sekundę. E, teraz sobie polecimy troszkę z innymi rzeczami. Tylko ja sobie zobaczę, co mi tu wyskoczyło. A, już wiem, co mi tutaj wyskoczyło. Dobrze. Znaczy w sumie to nie wiem, ale. Znaczy wiem, ale. A mnie jeszcze e, Teraz sobie pogadamy po, 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 po o bardziej zaawansowanych rzeczach. I tutaj właśnie tak gdzieś po drodze mówię, gdzie ten slajd jest, a ten slajd się przeniósł tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, zjedliśmy troszkę, troszkę, Troszkę w prezentacji jeden slajdzik gdzieś tam tutaj się przeniósł dalej niż powinien być, znaczy on tutaj miał być skopiowany, a ja chyba go przez przypadek przeniosłem, dlatego go wcześniej nie było. Więc yy, zanim przejdziemy do takich ogólnych porad co do Hearthstone'a, to jeszcze wrócimy sobie do takich ogólnych porad co do karcianek. Bo karcianki, yy, karcianki mają kilka cech wspólnych i możemy sobie o karciankach powiedzieć kilka. Takich ogólnych rzeczy, i to właśnie są te rzeczy, to miało być troszkę wcześniej, ale nic nie szkodzi, może być i to powiedziane w tym momencie. I teraz tak, każda gra karciana jest inna, ale parę porad może być wspólnych, to jest właśnie taki, tak, to, 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 takie słowo klucz, bo... Mm, karcianki mogą mieć różne zasady, ale w dużo w tych... Mogą mieć inne zasady, ale dużo rzeczy można zastosować do wielu, wielu gier. I pierwszą rzeczą, którą... Która u mnie poprawiła win ratio o jakieś 4 miliony procent, było zrozumienie jednej rzeczy. W Hearthstone, w Magicu, w innych grach karcianych macie dwa zasoby. Pierwszym z tych zasobów jest mana, a jakim zasobem jest drugi? Hmm, a jaki jest drugi zasób? Tak. Ogólnie się zgadza. Pierwszym zasobem jest mana albo jakiś gold albo jakieś tam inne rzeczy, punkty cienia czy punkty jakie, czegokolwiek innego, a, a drugim jest HP. HP, mm, HP, mm, życie naszej postaci, nasz, na, 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 naszych budynków, czegokolwiek innego. To co u mnie najbardziej wpłynęło na to, że ja nauczyłem się grać w gry karciane, to było to, że ja zrozumiałem, że HP to jest właśnie też zasób. To mi powiedział. Kurde, wydaje mi się, że pamiętam kto, niejaki Michał. A jak grałem w Magica, powiedział wtedy, gościu, ale twoje zdrowie to jest zasób, który wydajesz przez całą grę. I to jedno zdanie tak na dobrą sprawę sprawiło, że ja nauczyłem się grać w gry karciane. Bo ja przerażliwie bałem się tracić HP, robiłem głupie ruchy, typu poświęcałem wszystko, tylko żeby tego HP nie stracić. A to było bardzo, bardzo złe, bo takie rzucanie kart tylko po to, żeby hp nie stracić jest dosyć mocno słabe, bo jeżeli masz 20 HP, ale nie masz kart, a twój przeciwnik ma 1 HP, ale ma 10 kart, no to jak musisz, kto wygra? E, oczywiście są wyjątki, ale zazwyczaj ten, kto ma więcej kart. Więc e, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że punkty naszego zdrowia to jest nasz zasób, którym dysponujemy przez grę i możemy sobie wydać e, X. Minus 1, czyli tam ile mamy, minus 1, życie przez całą grę możemy sobie poświęcić. I na przykład w Hearthstone jest to bardzo dobrze widać, kiedy grają na przykład Rogalem, znaczy bardzo dobrze widać jest to, że ludzie tego nie rozumieją, kiedy grając Rogalem atakujemy dagerem jakiegoś tam stronnika, który ma, nie wiem, statystyki 3-1, zamiast poświęcić jakiegoś stronnika nam przykładowo 1-1. Jeżeli mamy trześci życia to stracenie tych trzech punktów życia na nas nie boli, a dzięki temu chronimy jedną jednostkę, która może nie dość zadać trzy obrażenia, to jeszcze może coś wytradzić, może coś e, wymienić i tak dalej. A my tracimy tylko troszkę naszego zasobu, zwanego HP. Więc to jest rzecz, która u mnie zmieniła bardzo postrzeganie karcianek, i bardzo dużo mi wytłumaczyła, i bardzo dużo mi tak naprawdę dała. Eee... I naprawdę suger sugeruję to zapamiętać. Życie to jest zasób, który możemy wydawać. Jeżeli nauczymy się wydawać to życie jakoś sensownie, nauczymy się innych korelacji między kartami, to o wiele o wiele nasze win ratio się poprawi. Kolejną rzeczą jest to, że zawsze wymiana jednej karty za dwie daje Ci przewagę. Tutaj oczywiście zależy to od gry. W Magic the Gattering, gdzie dostęp do kart jest dosyć mocno ograniczony, przez to, że nie dobiera się tam nie wiadomo ile kart. Przecież nie wiem jak jest teraz, ale tak jak kiedyś było. Eee, ilość kart, jeżeli na przykład dobieraliście w ciągu gry 10 kart. Czy dobieracie w ciągu jakiejkolwiek gry 10 kart i wymieniacie jedną kartę na dwie? To jest mniej więcej tam, w zależności od tego, jak liczyć, powiedzmy, że 10% przewagi Wam to daje. I za każdym razem, w każdej grze karcianej, znaczy w każdej grze karcianej gwiazdka. Wymiana jednej karty za dwie karty daje ci przewagę. Dlaczego gwiazdka? No bo w niektórych, niektórych grach ma to marginalne znaczenie, na przykład w Hearthstone w tym momencie nie jest to już aż tak istotne, dlatego że dostaje się masakrycznie dużo kart na rękę, masakrycznie dużo kart się tworzy, masakrycznie dużo tych kart się ma, nie jest to już tak istotne jak kiedyś, że na przykład Ragnaros zabijał trzy jednostki przeciwnika, to już osoba, która miała tego Ragnarosa, miała sporą przewagę. W tym momencie, jak ten Ragnaros zabija trzy jednostki przeciwnika, to często może to totalnie nie znaczyć, bo mamy tutaj pełno kart generation i tym podobnych rzeczy, w związku z czym nie jest to aż tak istotne, ale ogólnie ta zasada też jest bardzo ważna, żeby pamiętać, że wymienienie tych dwóch kart za jedną daje przewagę, bo zazwyczaj tak będzie. Może nie będzie to aż tak drastyczne jak w przypadku Magicka, gdzie mamy 10 kart. Przecież 10 kart się nam dobiera do czwartej tury, więc może trochę przesadziłem, ale dam powiedzmy, że 20. Dobieramy przez całą grę i wymiana 1 na 2 jest całkiem znacząca. W przypadku Hercestomna nie jest to może tak znaczące, ale ogólnie też jest znaczące. I wytrajdowanie na przykład jedną jednostką, dwóch jednostek przeciwnika zawsze będzie opłacane, szczególnie na arenach, więc jeżeli chcemy się nauczyć grać areny, to też jest to dosyć istotną rzeczą. Wykorzystywanie many jest często istotną też rzeczą, tylko tutaj chodzi o to, żeby wykorzystywać manę, czyli grać pod mana curve. To się nie zawsze sprawdza, w sensie nie zawsze trzeba grać na siłę, ale jeżeli, jeżeli gramy jakimś takim deckiem agro, czy midrange, czy deckiem, który ogólnie gra stołem mocno i mamy bardzo dużo jednostek, to chcemy zagrywać te jednostki tak, żeby zagrywać jednostki za pełną manę. Czyli na przykład nie gramy w trzeciej dużej jednostki za dwa many, dlatego że jest dobra, mając jednostkę za trzy Lepiej jest zagrać tą jednostkę zatrzymaną, która nawet może być trochę gorsza, ale nie stracić tego jednego punktu, a tą dwójkę na przykład zagrać w czwartej turze z hero power, czy z jakąś inną dwójką. Yy, granie pod mana curve też jest mega, mega istotne, bo jeżeli sobie popatrzymy na bardzo skrajny, ale prosty przykład, jeżeli my zagramy w pierwszej turze jedynkę, w drugiej dwójkę, w trzeciej trójkę, w czwartej czwórkę to wydajemy 10 punktów many, czyli 10 punktów many mamy już na stole, 10 punktów many mamy wykorzystane. Jeżeli nasz przeciwnik w pierwszej turze nic nie zagra, w drugiej zagra jedynkę, w trzeciej zagra dwójkę, w czwartej zagra trójkę to on wydał 6 punktów many i ma tylko 6 punktów many na stole plus 4 many stracił. Czyli automatycznie jest do tyłu, a my jesteśmy do przodu. Owszem, może mieć jedną kartę więcej na ręce na przykład, ale w tym przypadku ta jedna karta na ręce nie jest aż tak znacząca. Bardziej znaczące jest to, że my mamy przewod... Na stole i my możemy tą grę kontrolować, tą grę prowadzić. Więc nie zawsze trzeba wydawać to, bo na przykład kontrole, które nie zawsze mają co zagrać, nie muszą walić firebolem w czwartej turze w przeciwnika, tylko po to, żeby zagrać coś za cztery many, mogą sobie to spokojnie skipnąć, ale takie deki, które grają bardziej stołem, powinny to zawsze. Wy, zawsze mm, to mane wykorzystywać albo starać się wykorzystać. I tak samo z myśleniem naprzód. Bardzo istotną rzeczą w karciankach jest planowanie. Tak jak w szachach, na przykład, o której ostatnio głośno. Tak, jak, tak samo w grach karcianych, ważne jest planowanie. Czyli analizowanie, że jeżeli w trzeciej turze zagram to, no to w czwartej turze mogę zagrać to, w piątej turze mogę zagrać to, jeżeli przeciwnik zagra to, no to mogę odpowiedzieć tak. Nie gramy tego na pałę, tylko staramy się w jakiś sposób przemyślany, może niekoniecznie analizujemy, co tam przeciwnik może zagrać, przynajmniej na początku, ale to, co my będziemy grali w kolejnych turach. To jest też na przykład istotne przy buliganie, kiedy dostajemy cztery karty na rękę startową, no to sobie patrzymy, to gram w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i zostawiamy tak karty, żebyśmy mieli karty do zagrania, a nie karty, które ich nie możemy zagrać. Więc myślenie naprzód i planowanie też jest bardzo istotne oraz samo myślenie. Dużo osób gra na przysłowiową pałę i nie za bardzo analizuje swoje ruchy, nie za bardzo się nad tym zastanawia, nie za bardzo nad tym myśli i to też jest oczywiście no niezbyt inteligentne, bo jednak ta gra yy, yy, polega na myśleniu. Kolejną rzeczą jest pozytywne nastawienie, no tutaj tak jak mówiłem wcześniej jakieś tilty, jakieś gadanie o RNG, o innych rzeczach nie powinny wchodzić w grę. Yy, ja pamiętam jak kiedyś ja pamiętam jak kiedyś grając w turniej w naszym lokalnym sklepie w Magica, grałem wtedy chyba UB Feris, jeżeli dobrze kojarzę, grałem z jakimś tam typem, który się po prostu poddał, bo grał ze mną. Nie? Ja byłem dobry, on był słaby, to on stwierdził, że no, on i tak już nie wygra. To ciekawe, przybydziawszy mógłby to wygrać w pewnym momencie, ale był tak skupiony na przegraniu, że w końcu przegrał. Pozytywne nastawienie to też jest podstawa. No i nie poddawanie się zbyt wcześniej, to też jest, myślę, e, myślę taka e, podstawa każdej gry, więc nie ma co poddawać się wcześniej, bo on w trzeciej turze zagrał coś tam, w czwartej coś tam, w piątej coś tam i my już nie mamy szans. Nie, 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 tak nie myślimy, gramy do samego końca i się nie poddajemy. To są takie ogólne e, rzeczy do karcianek, tutaj sobie jeszcze pogadamy troszkę o takich bardziej e, bardziej rzeczach m, związanych, no w sumie ogólnie z karciankami i, 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 i po części z Hearthstone Głównie z Hearthstone'em, ale po części też ogólnie z karciankami. Więc tak, kolejna rzecz, nie bądź uparty, no chyba, że jesteś osłem, bardzo inteligentne hasło. Bycie upartym. Mm, prawdopodobnie w żadnej dziedzinie nie jest. dziedzinie życia nie jest jakieś turbo dobre, ale w Hearthstone'ie mm, jest. Dobra, z, 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 złego słowa żyłem. Tak samo w tak samo jest w Hearthstone'ie. Bycie upartym, że my gramy zawsze wszystko najlepiej, że nasze ruchy są najlepsze i my nigdy błędów nie popełniamy. Jest słabe. Zawsze, zawsze trzeba jednak myśleć nad tym co można zrobić lepiej i nie myśleć, że jesteśmy nieomylni, bo nie ma ludzi nieomylnych i wszyscy ludzie popełniają błędy. Jeżeli ty nie widzisz żadnych błędów w swojej grze to znaczy, że słabo, słabo szukasz. Każdy popełnia jakieś błędy. Każdy popełnia mniejsze lub większe błędy, mniejszą lub większą ilość tych błędów. Nie ma co um, iść w zaparte, że ty jesteś nieomylny i robisz wszystko dobrze i przegrywasz przez jakieś RNG czy inne um, bullshity. Ehm, Tutaj od razu follow-upik nie myślimy o tym, że przegraliśmy grę, myślimy czemu przegraliśmy i co mogliśmy zrobić lepiej. W sensie nie denerwujemy się, że przegraliśmy grę, bo Ragnaros nas zabił, czy jakaś tam inna karta, Joksaro na przykład, tylko myślimy się, którą część gry mogliśmy zagrać lepiej, tak żeby poprawić to następnym razem. Eee, kolejną rzeczą, taką stricte związaną z ekonomią, jest optymalizacja craftingu. Tak jak mówiłem, nie ma sensu niszczyć wszystkiego, nie ma sensu craftować wszystkiego. Warto jest robić to przemyślanie. Tutaj świetnie to widać przy na przykład wyjściu dodatku. Wychodzi dodatek, ludzie od razu, dwie godziny, po już chcą deki kraftować, bo już muszą mieć dek. To jest dosyć słabe, bo po dwóch godzinach to nie wiadomo jakie deki będą grały, jakie nie będą grały, trzeba trochę poczekać i zrobić to na spokojnie. Nie kraftujemy deku, bo nam się podoba zaraz po wyjściu dodatku, bo bardzo często te pierwsze deki odpadają po 24 godzinach i nikt nimi nie gra, bo są beznadziejne. Więc nie kraftujemy kart od razu. Kolejną rzeczą jest nerfien... kolejną rzeczą są nerfy. Jeżeli jakieś karty dostają nerfy, spokojnie można wszystkie karty zdersione zniszczyć, bo dostajemy za nie... Cały koszt pyłu. W związku z tym jak dostajemy cały koszt pyłu, to jeżeli będziemy tych kart potrzebowali, to je skraftujemy, wyjdziemy na zero, a jeżeli nie będziemy ich więcej potrzebowali, bo się okażą niegrywalne, niegrane, albo nie będziemy ich używać, to wyjdziemy na plus. Więc warto, warto ten crafting optymalizować i robić to z głową. Ręczy to stan umysłu. W większości przypadków tak. No ale ktoś musi przetestować te karty. Nie rozumiem stwierdzenia. Ty nie musisz ich testować. Masz do tego streamerów i youtuberów, którzy mają konta wypełnione kartami i oni mogą testować, a ty możesz sobie, sobie to po 2, 3, 4 tygodniu, e, tygodniu m, sprawdzić co tam jest zgrane. Nie, nie musi być testerem kart. Miej perfekcyjny dron, przeciwnik zabija cię OTK. No mo, może twój dron nie był po prostu perfekcyjny? Weź to też pod uwagę. Kueściki, takie, to, to raczej błahostki. Eee, w tym momencie ważne jest robienie tych questów, bo one dają całkiem sporo i wypełnianie tych wszystkich weekly i daily, i nie stakowanie tego, tak, żeby dochodziły nam nowe, jest dosyć istotną rzeczą. A daje nam to oczywiście golda. Eee, nie zmianie deku co 5 gier też jest dosyć istotne. To nie powinno wyglądać tak, że ty tworzysz dek i od razu go po chwili zmieniasz, bo ci nie idzie. Eee, bo każdym dekiem się trzeba nauczyć grać, i to nie wygląda tak, że zagrasz 3 gry, 3 przegrać i już dek jest do dupy. Ja bardzo często miałem, znaczy bardzo często to no może nie, ale wiele razy zdarzało mi się tak, że brałem jakiś dek, przegrywałem 5 gier, czat pisał zmień, zmień, bo słaby dek, słaby dek, słaby dek, po kolejnych pięciu wygranych wszyscy pisali daj kod, daj kod, daj kod, bo jednak dek nie taki słaby. Dekiem się trzeba nauczyć grać, każdy się dekiem musi nauczyć grać, nie ma co po pierwsze się szybko zniechęcać, a po drugie latać po tych dekach jak, jak coś tam, ja nie mam żadnego dobrego porównania. Lepiej jest wybrać sobie jakiś deck i tym deckiem, nad tym deckiem trochę posiedzieć trochę, trochę nim pograć i trochę nauczyć się grać Dobra, teraz tak już bezpośrednio jeżeli chodzi o game, może gameplay bezpośrednio, jeżeli chodzi o gameplay Podstawa Mulligan Mulligan jest rzeczą, która jest podstawowa w każdej karciance i mm, bardzo często dostaję pytania co zostawić w Mulliganie, jakie karty? To głównie na YouTubie to jest tak banalne pytanie, po prostu, znaczy, to jest uniwersalna rada. Zostawiasz te karty, które zagrasz. Jakikolwiek to nie byłby dek, cokolwiek by się nie działo, to po prostu patrzysz na to, jakie masz karty na ręce, patrzysz na przeciwnika, patrzysz i zastanawiasz się, jakie karty zagrasz w najbliższych turach. I tyle. I nie ma to jakiejś wielkiej szkoły, że u Moniganie trzeba zostawić jakieś specyficzne karty czy coś tam. Po prostu myśl z, z, z karty, które widzisz, zagrasz, jeżeli nie, to je wyrzuć i tyle. To jest tak naprawdę wszystko. Graj pod curve, czyli to co mówiłem wcześniej, zagrywanie kart w pierwszej turze za jeden, mamy w drugiej za 2, w siódmej za siedem, w ósmej za osiem, też jest dosyć istotne, aczkolwiek w każdym przypadku w kontrolnych dekach w kontrolnych dekach nie zawsze tak jest. Myślenie przyszłościowo też się wiąże trochę z tym graniem pod curve, bo chcemy tak zagrać karty, żeby mieć w kolejnych turach jakieś te sensowne zagrania, więc jeżeli. Wiadomo, jeżeli nie mamy żadnego zagrania, to i tak zagramy pewnie coś tam, ale jeżeli mamy jakieś opcje kombinowania, no to wypadałoby jednak to tak rozplanować, tak przemyśleć, żeby, tak rozplanować, tak przemyśleć, żeby w kolejnych turach też mieć jakieś fajne zagrania, a nie wyrzucimy jakieś karty w jednej turze i w kolejnej nie ma nic do zagrania, albo karty nam blokują, albo na przykład sytuacje, gdzie nie mamy jakichś, mamy szóstą turę i zostawiliśmy sobie karty za trzy i same czwórki. I możemy w szóstej turze zagrać tylko jedną kartę, marnując albo trzy, albo dwa many. W siódmej turze, jeżeli zagraliśmy, powiedzmy, tą trójkę, nie daj Boże, no to gramy czwórkę i znowu tracimy manę, więc też trzeba o tym myśleć, żeby te karty jakoś sensownie rozplanować. Tradowanie. Tutaj wiadomo, że nie zawsze jest to rada uniwersalna i nie zawsze w każdym deku się traduje, ale ogólnie trajdowanie, wymienianie kart za 2 za 1, bronienie swoich jednostek też jest dosyć istotną rzeczą. All, all face to nie jest, nie jest najlepsza. Technika. Planuj do przodu, czyli co będziesz robić w kolejnych turach, jakie będą Twoje zagrania, co przeciwnik może zrobić, co ci się może przydać. Nie ma sensu na przykład czekać zawsze na lepszą okazję. A czasem się zostawia takie karty, jak nie wiem, Bójka, czy Flame czy Twisting Nether, bo jak przeciwnik będzie miał 50 kreatur, to będzie super fajnie. No tak, tylko że może do tego nie doczekać, bo tej okazji po prostu może nie być, bo przegrać. W związku z czym, myślę, planowanie do przodu, co będziesz robił, jest spoko. Ale czekanie na lepszą okazję, że ty zagrasz tą bójkę, kiedy będzie 7 stronników, bo czterech to za mało, to może nie do końca być dobre rozwiązanie, bo przeciwnik może cię tym zabić. Dobra, i najważniejsze, bądź cierpliwy i się ucz. Niestety nie jest to tak, że wbijesz legendę grając miesiąc, chyba że masz jakiś background karciany albo albo jesteś po prostu dobrym graczem, ale przeciętny gracz nie wbije legendy grając w miesiąc, tak samo jak w innych grach nie wbijesz najwyższej rangi. To nie wygląda tak, że w Hearthstone jest inny od LoLa czy od CSA. Grając w CSA nie wbijesz Global Elity, czy grając w LoLa nie wbijesz Challengera w ciągu miesiąca czy dwóch, trzeba się tego nauczyć, w Hearthstone jest to dokładnie tak samo. Też się trzeba tego nauczyć, może nie chodzi tutaj o zręczność i tym podobne rzeczy, ale deki, co jak gra, co jak wygląda, co jak działa i tak dalej, i tak dalej. Pewnie, że wbijesz. Jasne, wiadomo, każdy kto nie, nie grał nigdy w karciankę, wbije, w, wbije legendę w miesiąc. Więc to jest kolejna rzecz, kolejna rzecz, której, którą warto zapamiętać. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Mam nadzieję, że było to szkolenie dla Was wartościowe i dowiedzieliście się czegoś fajnego. Um, Myślę, że się zgodzicie, że było to fajnie tym czasem, prawda? Nie dam rady niestety omówić wszystkich tematów w godzinkę, bo mniej więcej to już godzinkę trwa, już nawet prawie godzinę. Eee, natomiast, natomiast mam do was takie pytanie, czy chcielibyście działać ze mną, żebym mógł wam pomóc wdrożyć to, o czym gadaliśmy my w waszą grę? Eee, to oraz wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Czy chcielibyście tak wspólnie podziałać, pograć i tym podobne rzeczy eee, robić? A, te pytania sugerujące pozytywną odpowiedź. To nie są pytania, które sugerują pozytywną odpowiedź. To są pytania, bo ja wiem, że to było dobre. I wiem, że tak na pewno było. Nie. Kurde, no, takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Chciałbym, mogę być darmowym ochotnikiem. Tak. Czyli jednak tak. Jasne. Turniej widzów, tak. Słuchajcie, to mam dla Was bardzo, ale to bardzo dobrą nowinę. Chciałbym wam przedstawić projekt, nad którym pracowałem naprawdę bardzo, bardzo długo, a jest to Akademia Hearstone'a. Będę. Nie no, żartuję. <ścoughs> żartuję, Akademii Hearstone'a nie ma, ale możemy sobie pograć jeden na jeden. Możemy sobie pograć jeden na jeden i możemy sobie troszkę, troszkę pogadać o, o waszym gameplayu. Taki mały prank. Haha, super śmieszny. Tysiąc za kurs, no dokładnie. To co, chcecie pograć jeden na jeden? Muszę przyznać, że prank ci się udał, dziękuję. Tak. Chcemy, jasne. No to czemu mnie jeszcze nie zapraszacie do znajomych? Co się tak opierdzielacie? Dobra, to chyba wszystko z tego co pamiętam. A tak ten, już pytając na y, bardziej poważnie. Spoko takie takie taka poga, po, 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 pogadanka, żebym wiedział na przyszłość czy raczej lipa. W się i w lolu nie wybijesz, bo to wymaga pamięci mięśniowej, A to wymaga godzin. HS to kilka schematów na krzyż i grind. Tak, i tych ty, ty, ty schematów dało się w ciągu miesiąca. Nie grałem nigdy w karciankę. W karcianki nie mam żadnego żadnego wsparcia ani niczego. Po prostu weźmiesz i w ciągu miesiąca się nauczysz wszystkich schematów, wszystkich deków i wijesz ten na prędkości legenda. Jedna osoba na 10 tysięcy, pewnie tak? Fajne właściwie w formie takiego wykładu. Super git, chcemy częściej. Tak nie bardzo słuchałem. Ogólnie dobrze się ciebie słucha, a to bardzo dobrze. Masz już w znajomych. No to dobrze. Jeszcze mnie się podobało. Ty, co to była za ikonka? The fuck? Co mi tu wyskoczyło? A! Boże jedyny! Przecież ja jeszcze mam wam rozdać! Rzeczy! Halo! Czat! Matko jedyna. No widzicie, nie miałem w notatniczku, to zapomniałem. No, już miałem jakieś ikonki. Dobra, chwilę. Jedna rzecz do wygrania. Pytanie będzie. Nie pytajcie dlaczego to będzie tak rozdawane, bo ja też nie do końca rozumiem, ale, ale, ale...